Witam, to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie, a właściwie bardziej sposób na. I dzisiaj kolejny odcinek z serii bez statywu, bo nagrywany telefonem, szybciutki sposób na truskawki. Kupiłam truskawki i w tej końcówce sezonu zwykle po zakupie dzielę je na trzy części. Takie piękne, super, tylko je płuczę i w szypułkach chowam do lodówki, te wytrzymają najdłużej. Następnie resztę już obieram, w sensie wykrawam szypułki i dzielę na takie ładniejsze i takie mniej ładne. Te ładniejsze przykrywam i pod przykryciem wstawiam do lodówki. Jemy je na bieżąco, takie schłodzone z lodówki są pyszne, a z tymi zazwyczaj eksperymentuję. Albo blenduję z jakimiś dodatkami i robię lody, albo robię truskawkę homogenizowaną, albo różnego rodzaju sosy. No i dzisiaj pokażę Wam szybki sposób na pyszne sosy. Do miski, najlepiej szklanej, ja biorę taką dużą, żeby to nie pryskało. Przykładam truskawki razem z sokiem, jeśli jest. Dodaję coś do schłodzenia, albo miód, albo jakiś ulubiony syrop, albo w ostateczności cukier. Cukier, mimo że nie polecam, jest fajną substancją konserwującą, więc spokojnie, jeśli chcecie przechować do dłużej, na przykład w zamrażarce, to można dodać. Jeśli truskawki natomiast są bardzo słodkie, to już nic nie dodaję, trzeba po prostu skosztować. U mnie odrobinka miodu. I w zasadzie sam miód by już wystarczył, można blendować i mrozić i mamy po prostu słodkie truskawki w postaci truskawki homogenizowanej lub mrożonych prostych lodów. Nie są to prawdziwe lody, no powiedzmy pseudo sorbet. Ja z tego zrobię taki sosik truskawkowy, więc dodaję jeszcze wytrawne wino, odrobinkę kurkumy, odrobinkę czarnego pieprzu. I wszystko blenduje na gładki sos. Blenduje dłużej lub krócej, w zależności od tego, czy mają być tu drobinki truskawek, w sensie takie grudki owocowe, czy ma być gładziutki. U mnie tak. Mieszam. Przelewam do słoiczków i taki sos można dodawać zarówno do dań wytrawnych, na przykład pieczonych mięs, czy jako część składowa sosu sałatkowego, jak i do deserów, polane nim lody. Są naprawdę wyśmienite. To taki szybki i pyszny sposób na truskawki. Jeśli chodzi o przechowywanie, no to myślę, że 2-3 dni w lodówce taki sos wytrzyma, ponieważ mam go troszkę więcej i na pewno nie zużyję całego, to ja przelewam sobie do mniejszych pojemniczków, mrożę i potem tylko rozmrażam, wykorzystując jako dodatek do rozmaitych dań. U mnie głównie do sałatek i do deserów, takich na zimno. Ta taka lekko pieprzna nuta z truskawką wyśmienicie pasuje do słodkich deserów, więc absolutnie nie boję się takich eksperymentów. Smakuje to bardzo dobrze i z przekonaniem polecam. A jeśli jesteśmy już przy mrożonej truskawce, to przyznam szczerze, że taka rozmrożona jest również wyśmienitą przekąską. Wyjmuję taki pojemniczek chwilkę wcześniej, ona jest zmrożona na twardo, ale kiedy postoi kilka minut, łapie taką konsystencję jak truskawka homogenizowana. Nie wiem, czy pamiętacie, ja z dzieciństwa taką truskawkę pamiętam. Jest to naprawdę smakowita przekąska. Można też nie mrozić, tylko wykorzystać jako napój podany na kostkach lodu. Oczywiście w wersji dla dorosłych, bo jest tu alkohol, wytrawne wino. I chłodzić się nim z umiarem w upalne dni. Mam nadzieję, że ten szybki sposób na truskawki przypadł Wam do gustu i że Wam się spodoba. Gorąco zachęcam do wykorzystania. Wszystko precyzyjnie rozpisane znajdziecie jak zawsze na blogu Skutecznie TV. Tam też rozpiszę wszystkie proporcje na kilogram truskawek. Będzie można sobie je dostosować do swoich ilości i proporcjonalnie zmniejszać lub zwiększać ilości składników. Więc zapraszam, zajrzyjcie do informacji pod filmem. Wystarczy kliknąć w link i przejdziecie na blog po przepis. A teraz serdecznie dziękuję za uwagę. Przypominam o subskrybowaniu kanału. No i co? Przepysznego dnia Wam życzę. Takiego mocno truskawkowego. Pa, pa!